Mija 70 lat od śmierci Brunona Schulza, jednego z najwybitniejszych i najciekawszych artystów XX wieku, zamilczanego w socjalizmie i niestety nieprzypomnianego jak należy. Na Zamku Królewskim w Warszawie właśnie w tej chwili rozpoczyna się wernisaż wystawy W stronę Schulza, zorganizowanej przez Fundację Republika Marzeń i Instytut Książki. Małgorzata Ziętkiewicz. Bruno Schulz umiera w Drohobyczu w czarny czwartek 19 listopada 1942 około południa. Gestapo na ośle strzela do Żydów na ulicę. Schulz ginie przypadkowo 100 metrów od domu, to jedna z wersji. Inna, że gestapo zabija go z zemsty dwoma strzałami w tył głowy. Ciała nigdy nie odnaleziono. Co nam zostawia 50-letni Schulz? Niewiele. Garść rysunków i zbiory opowiadań, sklepy cynamonowe i sanatorium pod Klewsydrą. Ale owo niewiele wystarczy, by jego nazwisko wymieniano dziś jednym tchem obok Kawki i Prusta. Ale to w Ameryce i na zachodzie Europy. W Polsce Bruno Schulz nie trafił pod strzechy. Może nie zdążył. Pytamy o niego nie byle kogo i nie byle gdzie. Między Skłodowską Curie a pomnikiem rektora UMCS-u. O Brunonie Schulzu mówią nam studenci tego wydziału. Bruno Schulz, ukraiński pisarz. Był filozofem niemieckim. Nie kojarzę człowieka, przepraszam. Pisarz niemiecki. Po wojnie nieobecność Schulza w literaturze polskiej była absolutna. Został skazany wyrokiem stalinowskich kulturobójców na powrotną śmierć. Po październiku 1956 cenzura pozwoliła odkurzyć trochę jego opowiadań, ale trzeba zrobić jeszcze więcej. I po to jest ta wystawa. Spotkałem wcześniej ludzi, którzy uczyli rosyjskiego, żeby przeczytać Dostojewskiego w oryginale. Po raz pierwszy spotkałem ludzi z zagranicy, którzy się uczą polskiego albo nauczyli polskiego, żeby Schulza czytać w oryginale. Ponieważ oni wiedzą, że najlepszy nawet przekład nie jest w stanie oddać geniuszu Schulza. Schulz, malarz i rysownik, inspiruje malarzy o wielkich nazwiskach. Jan Lebenstein, Igor Mitoraj, Franciszek Maśluszczak, Edward Dwórnik, Andrzej Dudziński. Na każdym z nich Schulz zostawia swoje piętno. Ta wystawa jest właśnie takim dialogiem najwybitniejszych artystów polskich z fenomenem Brunona Schulza. W 1941 roku w czasie sowieckiej okupacji Drohobycza i Lwowa niejaka Wanda Wasilewska zakazała go drukować, bo jej zdaniem był podobny do Prusta. Paradoks Schulza jest jednak inny, bardziej bolesny. Taki. Kto to jest? Polityk. Też tak sądzę. Więc wielka misja przed tą wystawą, na którą zaprasza się widza, tak. Chodź za mną. Chodź. W stronę Schulza. Małgorzata Ziętkiewicz, Wydarzenie.